Witam w Splicie. Split na początku swojego istnienia to osada, która została założona przez Greków. Potem tutaj przez wiele wieków było Cesarstwo Rzymskie. Następnie było to również Republika Wenecka oraz również przez dużą część czasu Split był autonomiczny. Obecnie to oczywiście Chorwacja. Stare miasto Splitu to tak naprawdę Pałac Dioklecjana. Dioklecjan to władca, cesarz rzymski, który na przełomie 3-4 wieku wybudował sobie tutaj pałac, żeby odpoczywać. Obecnie Pałac Dioklecjana nie przypomina stricte pałacu w takim rozumieniu, jak wszyscy znają, ale jest to po prostu starówka, w której mieszkają ludzie, są kawiarnie i także restauracje, bary. Pewien okres należał także do Republiki Weneckiej i zostały tutaj pewne pozostałości po tym fakcie, jak między innymi wieża wenecka. W Pałacu Dioklecjana znajduje się katedra Diuma, w której jest wieża z dzwonnicą na wysokości 60 metrów. Warto iść na górę, ponieważ tam jest wspaniały widok. Na zewnątrz zobaczony, jednak Split operuje także z zobaczenia podziemi Pałacu Dioklecjana, które również pokazują wiele ze starożytnego pałacu, a dodatkowo można tu zobaczyć sceny, gdzie nagrywano Grę o Tron. Obok centrum Splitu wznosi się niewielkie, bo 178-metrowe wzgórze. Wzgórze nazwane wzgórzem Mariana. Mała, krótka wspinaczka i będzie widok na Split. Sama przeprawa również przyjemna, bo przez park schodami w górę, w cieniu i trochę muzyki od tutejszych owadów. Wieczorami w Splicie, tak. Thank you.
Legion Splitu i jestem w Cyberniku. Cybernik to miasto, które pierwsze w całości zostało zbudowane przez Chorwatów. Pierwsze chorwackie oryginalnie miasto, zbudowane całe z kamienia, tak jak ta katedra za mną. Godzina drogi od Splitu, jest także Park Narodowy Krka, który prezentuje niesamowitą naturę. Wiele zieleni, woda krystalicznie czysta. Sami zobaczcie. Za mną główna atrakcja Parku Narodowego Krka w Chorwacji, czyli przeogromny wodospad stworzony bez niczego innego jak naturę. Zaledwie 10 tysięcy mieszkańców. 13-wieczna katedra Świętego Wawrzyńca to wizytówka miasta Trogir. To jest kozacko ulokowane boisko do piłki nożnej. Pomiędzy zabytkami, historią, tutaj między innymi twierdza zbudowana w XV wieku. Obok mamy piękne, roztaczające się góry Dalmacji. No i obok Morze Adriatyckie. No, aż chciałoby się pograć. Trybuna VIP. Witam na twierdzy Klis, forteca położona nieopodal Splitu, która istnieje już od czasów Cesarstwa Rzymskiego i przez wieki pełniła tutaj bardzo ważny punkt militarny. No nie ma się co dziwić, przechodziła z rąk do rąk. Na przestrzeni historii przechodziła w ręce Chorwatów, Węgrów, Wenecjan, Turków, Francuzów i Austriaków. No i przez wiele, wiele lat to była najważniejsza forteca w rejonie, no dzisiejszej już Chorwacji. I naprawdę nie ma się co dziwić, że był to tak bardzo ważny punkt militarny. Wystarczy spojrzeć, jaki dawał pogląd na całą okolicę Dalmacji. Twierdza Klis to także kolejna miejscówka, która w alternatywnym świecie Gry o Tron występowała jako scenografia, a tym razem jest to miasto Mirin, miasto niewolników. Poza samą twierdzą, która sama w sobie robi naprawdę ogromne wrażenie, w końcu stoi tu od czasów Cesarstwa Rzymskiego i przez wieki, przez różne państwa stanowiła bardzo ważną twierdzę w tym rejonie militarną, no to także jest to punkt, który daje niesamowite widoki nie tylko na cały Split, ale również zatokę z Morzem Adriatyckim. No i nie zapominajmy, że Split, Dalmacja to także, a dla niektórych odwiedzających Chorwację to przede wszystkim plaże. Plaże trochę może inne niż w Polsce, bo większość kamienistych, ale to nie znaczy, że gorszych, po prostu mają inny urok, swój osobisty.
fantastyczna woda, ciepła jak w wannie.